Czosnek niedźwiedzi, zwany inaczej dziki, cygański lub cebula czarownic, swymi prozdrowotnymi właściwościami przewyższa czosnek pospolity. To roślina, której właściwości cenione były od wieków. Podobno jest to nazwa wzięta od pierwszych roślin spożywanych przez niedźwiedzie po wybudzeniu się ze snu zimowego. Czosnek niedźwiedzi występuje w lasach całej Europy i niektórych regionach Azji. Naturalnie czosnek występuje w cienistych lub półcienistych lasach mieszanych, buczynach, zaroślach i tworzy przepiękne, niepowtarzalne zielone dywany. Czosnek niedźwiedzi posiada bardzo szerokie zastosowanie. Wspiera pracę układu odpornościowego, krwionośnego, pokarmowego. Zwalcza wirusy, bakterie i grzyby. A w dodatku jest bardzo ceniony w kuchni za swoje nieprzeciętne walory smakowe. Czosnek niedźwiedzi, w tym suszony, używany jako przyprawa, posiada rozmaite, udowodnione medycznie właściwości lecznicze. Między innymi są to właściwości przeciwnowotworowe, które zawdzięcza on organicznym związkom siarki. Związki te z jednej strony mają silne działanie przeciwutleniające i chronią organizm przed negatywnym działaniem wolnych rodników, z drugiej pobudzają układ immunologiczny do zwalczania komórek nowotworowych. Jeśli chodzi o związki siarki, czosnek niedźwiedzi jest rośliną, która zawiera ich najwięcej spośród wszystkich roślin spotykanych w Europie. Kilkakrotnie więcej niż czosnek pospolity. Często używa się go wspomagająco w leczeniu raka jelita grubego, żołądka, a nawet glejaka. Badania nad skutecznością leczenia tego rodzaju raka mózgu opublikował Journal of the American Cancer Society. Czosnek niedźwiedzi nazywany jest naturalnym antybiotykiem, ponieważ jego właściwości zbliżone są do działania antybiotyków farmakologicznych. Działa antybakteryjnie. Skutecznie walczy z drobnoustrojami chorobotwórczymi, a przy tym przewaga jest jego taka nad antybiotykami syntetycznymi, że nie zaburza przy tym flory bakteryjnej w jelitach. Walczy też z pasożytami układu pokarmowego, owsikami, glistami, tasiemcami. Działa wykrztuśnie, czyli rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia jej wykrztuszanie, wspomaga zatem leczenie chorób dróg oddechowych, co zawdzięcza zawartym nim substancjom lotnym, czyli kwasom fenolowym. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, dlatego zaleca się go osobom z chorobami reumatycznymi. Siarka, w którą tak bogaty jest czosnek dziki, to jeden ze składników kolagenu, podstawowego budulca tkanki chrzęstnej zawartej w stawach i ścięgnach. Substancje zawarte w czosnku niedźwiedzim regulują w organizmie poziom dobrego i złego cholesterolu oraz obniżają poziom trójglicerydów. Systematyczne spożywanie czosnku dzikiego zmniejsza zatem ryzyko wystąpienia miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru. Za pozytywny wpływ czosnku niedźwiedziego na pracę serca i całego układu krążenia jest odpowiedzialna adenozyna, która zmniejsza gęstość krwi i rozszerza naczynia krwionośne. Dzięki tym właściwościom adenozyna skutecznie obniża ciśnienie i zmniejsza ryzyko powstania zakrzepów w naczyniach krwionośnych.
Ponadto czosnek niedźwiedzi zawiera dużo żelaza, pierwiastka również niezbędnego do prawidłowej pracy układu krążenia. Żelazo w hemoglobinie odpowiada za transport tlenu, a tym samym dotlenienie wszystkich ważnych narządów wewnętrznych, w tym serca i mózgu. Czosnek niedźwiedzi wspomaga nie tylko układ immunologiczny, naczyniowy i ma właściwości antybiotyku, wywiera też bardzo pozytywny wpływ na cały układ pokarmowy. Jego regularne spożywanie przede wszystkim hamuje rozwój pasożytów w jelitach, takich jak owsiki, listy, tasiemce. Eliminuje również szkodliwe drobnoustroje, nie powodując przy tym zaburzeń flory bakteryjnej. Ten nasz wspaniały czosnek, zwany dzikim, cygańskim, wspiera produkcję żółci, a tym samym usprawnia pracę jelit i pobudza trawienie. Jest to właściwość, dzięki której zaleca się go również osobom dążącym do redukcji masy ciała. Jego intensywny smak i zapach pobudzają apetyt, ale jednocześnie przyspieszają metabolizm. Można zatem powiedzieć, że czosnek niedźwiedzi wspomaga odchudzanie. Dodatkowo też wykazuje właściwości detoksykacyjne, pomagając wątrobie oczyszczać się z toksyn. Czosnek niedźwiedzi można spożywać pod wieloma postaciami. Jego zastosowanie jest naprawdę szerokie. Oto kilka propozycji, z których może Państwo skorzystać. Na przykład nalewka z czosnku niedźwiedziego. Nalewka z czosnku niedźwiedziego wykazuje lecznicze właściwości, zaopatrując organizm ważne dla niego witaminy A, E i C. Zalecana jest więc szczególnie zimą, gdy organizmowi szczególnie ich brak. Nalewkę robi się z liści, które zawierają istotne mikro- i makroelementy: siarkę, żelazo, mangan, selen. Wspiera ona odporność na rozmaite infekcje oraz działa oczyszczająco na nerki. Kolejna propozycja to kiszony czosnek niedźwiedzi. Również posiada właściwości prozdrowotne, ponieważ robi się go z liści bogatych w witaminy i minerały. Kiszony czosnek dziki można kupić gotowy lub przyrządzić go samemu. Kisi się go w słoikach jak ogórki, zalewając osolone liście gorącą wodą. Można dodawać go do zup, sosów, bigosu. Słoiki najlepiej jest przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Co zrobić jeszcze z czosnku niedźwiedziego? Przepis na pesto z czosnku niedźwiedziego. Składniki: 150 g liści czosnku niedźwiedziego, 50 g parmezanu lub innego twardego sera, 15 g orzeszków piniowych, 100 ml oliwy z oliwek lub innej oliwy, sól, świeżo zmielony pieprz do smaku i tym podobne przyprawy. Przygotowanie. Wszystkie składniki wrzuć do dzbanka, blendera i miksuj do czasu, aż uzyskasz pożądaną konsystencję. Pesto powinno mieć postać niemalże papki, a orzechy 1-2 mm drobinek. Kolejną propozycją może być zupa z czosnku niedźwiedziego. Składniki na taką zupę, czyli na 4 porcje, to 1 litr bulionu. Może to być bulion zdrobiowy, wołowy, warzywny. 100 g świeżych liści czosnku niedźwiedziego. 700 g ziemniaków, 1 cebula, 2 łyżki masła, 1 ząbek czosnku. 50 g słodkiej śmietany, 30 lub 36%, sól, pieprz do smaku. Zielona cebulka lub szczypiorek do posypania. Przygotowanie. Garnek z grubym dnem umieść na płycie grzewczej. Dodaj masło i rozpuść. Wrzuć cebulę i smaż na średnim ogniu, aż się zeszkli. Dodaj posiekany czosnek i podsmaż.
dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki, zalej bulionem, doprowadź do wrzenia, następnie gotuj pod przykryciem na małym ogniu, aż ziemniaki staną się bardzo miękkie. Następnie czosnek niedźwiedzi umyj, liście grubo posiekaj, przełóż do garnka z zupą, gotuj około 2 minut, aż czosnek zmięknie, a następnie zmiksuj na gładki krem przy pomocy blendera. Do zupy możesz dodać śmietanę, sól, pieprz według uznania. Zupę można podawać z posiekanym szczypiorkiem, natką pietruszki i tym podobne. Kolejną bardzo fajną propozycją jest oliwa z czosnkiem niedźwiedzim. Do jej przygotowania będą potrzebne liście czosnku niedźwiedziego, około 25 sztuk. Litr, 1 litr oliwy tłoczonej na zimno i przygotowanie. Pokrój w paski starannie umyte i odsączone liście czosnku z odciętymi ogonkami. Następnie przełóż je do litrowego słoika lub do butelki. Zalej oliwą i zakręć naczynie. Przechowuj w ciemnym, chłodnym miejscu przez okres 4 do 5 tygodni. Po tym czasie wyjmij liście ze słoika i oliwa z czosnkiem niedźwiedzim jest już gotowa do spożycia. Oliwę taką należy przechowywać w chłodnym miejscu, ale nie w lodówce. Najlepszym miejscem będzie spiżarnia albo piwnica. Warto wprowadzić czosnek niedźwiedzi do swojego menu ze względu na liczne właściwości zdrowotne, ale także wyjątkowy smak. Wykorzystaj jego walory i stwórz z jego udziałem pyszne dania.